Iż no ala, tu znowu Gimper, a to jest kolejny odcinek, zagrajmy Warcraft 3 Reign of Chaos. I chciałem tutaj, żeby was nie zanudzać, pominąć ten moment, w którym produkują mi się balisty i te ławczynie, ale w międzyczasie zostałem tutaj zaatakowany przez orków i przyszedł nawet sam Mistrz Ostrzy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ten jest prawdziwy. Część balist tutaj już przyszła. Znowu się rozstroi. Ten nie. Któryś z tych? Ten nie, ten jest prawdziwy. Dirada mi ginie! Koniec. O, Tyranda dostała level. Dobra, palące strzały jej teraz żyjemy. Do tyłu, nie podchodźcie pod tą wieżę. To są te łowczynie, które się już zrobiły. Dobra, także zaraz robimy atak, póki tego mistrza ostrzy nie ma. Czekamy jeszcze na tą trzecią balistę. Zagraża dzikiej puszczy. Czuwam. Ashretor Aman. Cześć! Cześć! Niech tak będzie. Tu będą balisty, a to główne siły takie do ataku. Zrobimy tutaj Z-149 sobie. Jedź, jedź balisto. Przez wodę. Ashretor pluska Aman. Sobie ta balista. Dobra, te dwie niech tu już lecą. Ale czego to ją ochronimy? Je ochronimy. Ashretor Aman. Niech tak będzie. Dobra. O, nie, tą pułapkę trzeba zniszczyć. Nie jestem taki głupi, że je zostawię, te pułapki. Bo wiem, jak one działają, aż za dobrze. Bo świetnie z nich umiem korzystać. O, włącz te płonące strzały, Tyrande. O, pułapki statyczne już lecą. Trzeba to poniszczyć. Jak wy te... Co to za balista? Boże. God fucking damn it. Zamiast normalnie strzelać po ludzku, no to gdzieś tam jeździ naokoło. Szybko tego trzeba to zdjąć, tą wivernę. To po tej baliście już mam chyba. No nie, jednak nie. Dobra, włączymy te płonące strzały już. Trzeba szybko ich tu zniszczyć. Bo już niedużo... odsuń się. Dobra, zginęła. Także nie ma problemu. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Spokojnie, powolutku. Niech tak będzie. Natychmiast. Niech tak bo będzie. Te wieże tutaj do moich strzelają. Natychmiast. Enduli Retas. Ojeje. Anudora. Bogini wzywa. Te legowiska mnie to strzeliwują. Bola bogini jest święta. Niech tak będzie. Są mocniejsze niż przypuszczaliśmy. Naprawdę? Czy ktoś zagrażać mi? Jedna balista mi już tylko została. Nie jest dobrze. Trzeba dosyłać wojska i to szybko. Łuczniczki tutaj. Zaspamujemy. Słucham głosu Elun. Do tyłu troszeczkę. Czy ktoś zagrażać mi? Ty się odsuń. Bo ty ranisz swoich. Słucham głosu Elun. Niszczymy tutaj. Balistę straciłem, no ale nic. O, o, wstał ten, ten koleś. Będzie niefajnie. O, o, critical, kurde. To jest mocny bohater, ten mistrz ostrzy. Bardzo mocny on jest. Strażnicy, do ataku! Czemu on nie używa w ogóle lustrzanego odbicia, to nie wiem. No teraz użył, no teraz to bardzo mądre użycie. Nie wiem, co to było. Tak czy jak straciłem wojska, 17 drzew tylko zostało już do końca. Trzeba tak szybko zrobić. A to mogę zignorować. Te klony. Czemu on? Przecież zabiłem. A, to mi zabiło łuczniczkę. Nie zdążę do tego rogu dojść.
Dobra, muszę się cofnąć, niestety. Niestety się muszę cofnąć. Do momentu ataku, to jest tu, nie, to jest tu. Z-149. I trzeba na bieżąco dosyłać te wojska. Od samego początku już trzeba na bieżąco dosyłać te wojska. Dobra, lecimy. Jeszcze raz. Wybaczcie to, no ale pokpiję troszeczkę sprawę. Bogini wzywa. Osłaniajcie, osłaniajcie tutaj te balisty, bo one są ważne. Jak teraz od początku będą lecieć dodatkowe wojska, to to pójdzie zdecydowanie lepiej. Powinno przynajmniej. Duże koszta, ale kit tam. Nie da ci się dorwać do tych balist, będzie dobrze. Balisty niszczą budynków, wyniszczyć orków. I tyle. Teraz trzeba jakoś lepiej bronić tych balist po prostu. No, no, no co? Teraz tutaj sobie bestiarnie niszczymy. Imię scenariusza. Enduli retard. Imię scenariusza. Na spokojnie, nie podwali tam zbytnio do przodu. Nie da im się dorwać do balist, oczywiście. Balisty kolejny budynek niszczą. Czemu wy to poleciałyście do przodu? Słucham głosu Elun. Tego tutaj zatrzymać. Wiadomo, trzeba bronić balist. No dobra, teraz to poszło jakoś lepiej. Czy ktoś zagraża ci tej puszczy? Nie wiem, czemu poprzednio to mi poszło aż tak słabo, no ale nic. Tak czy siak, teraz jest git. Teraz zdecydowanie więcej tych jednostek mam, nie? Bo one są cały czas dosyłane. Także gitara. Trzeba szybko, szybko. Bo zaraz się tu będą przedzierać. Niech będzie wola Boga. Wskaż drogę. Czuwam. Czuwam. Czuwaj, czuwaj. Prawidłowo. No i dobra. Niszczymy sobie to. No nie, to jest jakoś łatwiej poszło. To zdecydowanie. Hopla. Jeszcze mi to wiedziała, widzicie, odbija się to. To jest chyba w miarę ulepszania ataku tych jednostek. O tutaj, nie w domu łowców. Słucham głosu Elun. Dobra, skończ te płonące strzały, żeby ci się mana odnowiła. Są znaki leczenia. Nie potrzebuję ich. Dobra, teraz tak. Ty i łowczynie wszystkie. I ty też. To będzie kontrol 1. No dobra, już studni potrzebuję. I te balisty kontrol 3. Lecimy, lecimy. Bo już 16 drzew tylko zostało. Trzeba szybko do tego rogu się dorwać. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Napierdzielaj tych obrońców, bo ich jest 3. Nie umarli, podeszli pod sam kurch. Musimy jak najszybciej zdobyć róg. No te balisty to trudno. Musimy jak najszybciej zdobyć róg. No, bo zaraz się przebiją. 13 drzew już tylko zostało. Słucham fontanna many. Nie, trudno, nie obchodzi mnie ta fontanna many. Lecimy do rogu. Lodowy obrońca tu jest. Tam na końcu jeszcze jeden będzie. Zrobię tutaj save'a Z-150. Zabić go, zabić go jak najszybciej. Tam w skrzynkach wydarzyłem jakieś zapasy są, ale ja potrzebuję jak najszybciej do tego rogu się dostać. Także nie będę się zatrzymywał do przeszukiwania tego. I tu jeszcze jeden przyleci, burzowy. Ojej, ale mi tu strzeli.
Odsuń się. Ojej, dobra, nieważne. Dobra, padł. Mam nadzieję, że wystarczy mi tej armii, żeby tutaj zabić te bobołaki. Bo jak nie, no to będzie taka kaszana. Obawiam się, że mi może siły nie starczyć. O, rety. O, rety. Gdzie ja tu mam save'a? Tutaj. Dobra, zgarniamy was, panienki. A co ta tu robi? To tu stoi i śpi. Boże. Zgarnijcie ją tu. O, w ten sposób. Gdzie są te, gdzie były te znaki leczenia? Gdzieś tam z tyłu. Dobra, zobaczymy. Może tutaj coś ciekawego będzie. Nic nie ma. Dobra, mamy jeszcze chwilkę. Cofnę się po te znaki leczenia. Niech tak będzie, dobrze mówisz. Mikstura antymagii to nie. Natomiast zanim przebiję się przez te 8 drzew, mam jeszcze chwileczkę. Niech tak będzie. Dosłownie odrobinę chwileczkę. Dosłownie jeszcze chwileczkę. O Jezu, gdzie one są? Dobra, nieważne. Czy ktoś zagraża dzikiej puszki? Lecimy. Mów, o co chodzi. Bogini Kontrol 1. Kontrol 2. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Pokonać tych tutaj. Dawaj, załatwij tego strażnika przede wszystkim. Ty się odsuń, żeby swoim obrażeń nie zadawać. Dobra, teraz tego największego trzeba załatwić. No, dużo lepiej teraz pójdzie z tymi dodatkowymi łuczniczkami. Szybko, bo 3 drzewa tylko zostały. Już tutaj właściwie mogą atakować, jakby chcieli. No, no, no. Jest, róg, dobra. Udało się. Udało się. Nareszcie. Róg Cenariusa. Możemy teraz przebudzić Furiona. Rozbrzmiał zew rogu, więc przybyłem zgodnie z obietnicą. Wyczuwam woń rozkładu i zepsucia, wiszącą nad naszą krainą. Czuję przepełniający mnie gniew. Przywońźcie, prastarzy obrońcy, zetrzyjcie w pył nieprzyjaciela, tak jak zrobiliście to wieki temu. No i Furion obudzony. Ekstra. Także zaczynamy kolejny rozdział, 4 już. Druidzi powstają 2 dni później w dolinie Winterspring. Hopla. Zaczynamy. Minęło 1000 lat, odkąd patrzyłem na ciebie, Tyrande. Myślałem o tobie w każdym momencie mojej wędrówki poprzez przestrzenie szmaragdowego snu. Moje serce raduje się na twój widok, Furionie. Nie przerywałabym jednak twego snu, gdyby nie było to konieczne. We śnie czułem, że nasza kraina toczona jest zgnilizną, jakby dotykała ona mego własnego ciała. Słusznie uczyniłaś, budząc mnie. Płonący legion powrócił, Furionie. Cenarius nie żyje, a obcy swobodnie wędrują po naszych najświętszych dolinach. Jak zostało przepowiedziane. Niewątpliwie Archimonde będzie chciał przedrzeć Archimonde. Na szczyt góry Hial i zaatakować Drzewo Świata. Jeśli uda mu się wyssać jego energię, ten świat będzie zgubiony. Myślałam tylko o tym, by obudzić ciebie i pozostałych druidów. Druidzi Pazurów spoczywają w kurhanach na końcu tej doliny. Jeśli zdołamy do nich dotrzeć, pojawi się szansa na powstrzymanie Archimonda i jego demonów. To by było na tyle, chłopcy. Odparliśmy ich. Przegrupujmy się w bazie i opatrzmy rannych. A więc obcy także walczą z nieumarłymi? Mogą okazać się silnymi sprzymierzeńcami w naszej wojnie z Archimondem i jego sługami. To kundle i nic poza tym. To oni odpowiadają za śmierć Cenariusa. Prędzej zginę, niż się do nich przyłączę. Może masz rację, moja kochana.
Tutaj założymy naszą nową osadę. Niech straże będą czujne. Podejrzewam, że spotkamy tu jeszcze obcych i nieumarłych. Strasznie mnie denerwuje, wiecie, rozbieżności w dubbingu. W sensie, wiecie, jeden mówi poprawnie, mówi tam Góra Hyjal czy Elun, a drugi aktor z kolei mówi Góra Hyjal i Archimonde czy Elunę. Dobra, ale w tym miejscu zrobimy sobie Z151, a ja zapraszam was na kolejny odcinek Zagrajmy Warcraft 3 Reign of Chaos. Do usłyszenia, cześć!